Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszych przygód w Battle Brothers. Tak więc nasza kompania, jak widzicie, wygląda dość biednie i czeka ją kolejna bitwa. I teraz pytanie, czy powinniśmy atakować, czy trochę odczekać, żeby no wyglądało to lepiej. Nie wiem też, jak silny jest przeciwnik. A nie chciałbym stracić nikogo ze starej ekipy, która i tak już jest trochę poobijana, szczerze mówiąc. A, mamy jeszcze kasę w sumie na jeden dzień. Czyli myślę, że przesiedzimy tutaj jeszcze jeden dzionek przed atakiem. Na spokojnie. Co mu się stało? Okej. Czy nie mamy jeszcze... Dobra, musimy... Oh my god, trochę to trwa. Nie wiem, czy nawet pieniądze na zakup medykamentów. Trochę się wszystko skomplikowało, a miało być tak dobrze. Już. Dobra, kupimy i ruszamy do boju. To zaraz też kasy nie będzie. Może to był błąd, że czekaliśmy. No, część z nich się czuje lepiej. Jak tylko wzejdzie słoneczko, to ruszamy na bój. Młode orki. Nie jest źle. Równy teren. W sumie podoba mi się sytuacja. Poczekajmy, może któryś to się jeszcze bardziej wyrwie do przodu. Nie korci mnie na nich poczekać w ten sposób. O. Pięknie. Ciekawe, czy zaszarżują nas. Tu jest największa szansa, chociaż nie wiem, na ile się przebijemy, a nawet nieźle się przebiliśmy przez jego pancerz. Koszty. I złośliwe orki nie chcą szarżować. Jeden zaszarżował. Ten najbardziej poobijany. Czyli nie mamy do końca wyboru. Musimy iść naprzód. Ślicznie.
ich obstawiamy na razie, tak żeby mieli troszkę niższe morale w tej sytuacji. Za bardzo się obawiałem tej bitwy, no ale z drugiej strony przezorny zawsze ubezpieczony, nie ma co nie doceniać przeciwnika. Różnie się to może wydarzyć, zwłaszcza w tej grze. Trochę za duże ryzyko postrzelenia kolegi. Pleców. Tu nam trochę przeszkadza wystrój okolicy. Co? Zróbmy tak. O. Kończymy drani do ostatniego. Jakbym wiedział, to nawet chyba nie czekał tak długo przed bitwą. Trochę łupów, trochę jedzenia. Może być. Nie wiem, kto to jest, ale chcę teraz dołączyć. Norman. No zobaczmy pana Normana, jak się prezentuje. Dosyć silny, trzeci level, nie będę narzekał. Ale ma kiepskie role tutaj. Czy miał tak niskie statystyki? Ale jest zadowolony. Co już jest plusem. I będzie dość dużym facetem, więc to ci na pewno damy. Ale zaraz zobaczymy,
co będziemy tu zmieniać tutaj. W ten sposób. Miał być miecz w sumie. Czy na pewno chce, żeby walczył mieczem? Chyba nie mamy innych tutaj dobrych rzeczy. No topór jeszcze. Dobra, zostawmy go w ten sposób. Tu zdecydowanie tak. Trochę obrony. Też nie wiem, czy to na pewno. Pytanie, czy nie lepiej mieć jednak więcej życia po prostu. Pytanie. No 4 to jest nieźle. To jest tylko 3. Weźmy w ten sposób. No Magnus jest kiepski generalnie. I tu zrobimy podmiankę. Wreszcie 8 level. Tak. To mi się podoba. Damy mu berserkera, tak żebym czasem miał możliwość drugiego ataku. Myślę, że to mu się przyda. I to wszystko idzie tu. W sumie na włócznika może być. Szczerze mówiąc, a ciebie nawet nie wiem, czy trzymać, bo już bardzo mało życia i małe statystyki początkowe, szczerze mówiąc. Ale powiedzmy na wypadek, gdyby ktoś nam zginął, to... Czy kogo bym jeszcze chciał podmienić? Ten jest ok, ten jest więcej niż ok, ten może być. Ten stracił palucha, ale koniec końców chcę go dalej rozwijać. Morale, tu nie jest idealnie, no ale jakoś będziemy nad tym pracować. Mniejsza wydolność może być. A, to jest kiepskie, ale cóż na to poradzę. Inicjatywa trudno. W sumie
Nie jest najgorzej z tą ekipą, tak szczerze mówiąc. Na razie idźmy tu sprzedać to, co nam wpadło po orkach, a potem idziemy odebrać nagrodę. Strzały dość drogo. No tu jest sporo. Czy można było się podleczyć, ale chyba nie. Chyba w tej chwili nie mamy na to pieniędzy. No i wracamy. Będziemy na bieżąco obserwować, co się dzieje. A nuż na coś wpadniemy. Że też 10. Karty gobliny. Ja chyba nie chcę. Jeszcze nie jesteśmy w pełni zdrowi. Dość daleko nas wysłali w sumie. Nic nie ma. Znowu ziono skórzy. Dość dużo pieniędzy. Będziemy obserwować, co tu się dzieje. Kto najeżdża. Upierdliwy rodzaj zadania, bo nigdy nie wiadomo, ile tego dziadostwa przylezie. Chyba przesadziłem z bandażami. Nie. To jest problem, jak się tam klika tak. Gdzie są zielonoskórzy? Nie widzę ani jednego. No, jest 7 jakichś raidersów goblińskich. Teraz będzie objeżdżało naokoło. Nienawidzę ich, oni będą ze wszystkich stron jeździć najpierw i dopiero potem zaatakują. Mimo że jest ich 7, to de facto jest ich 14, bo wilk ma osobne życie. Spróbujmy iść w górę. Też trzeba ich uważać, bo to wywołuje krwawienia tej ich broń.
nie dadzą się tak łatwo przyłapać. Nie chcę też zostawić łuczników bez osłony. Nigdy nie wiadomo, gdzie ci z dołu polezą. Zaczyna mi się ciasno tam robić. Nie dorwę ich. Zrezygnuję z pościgu i wrócę do formacji. Ty tu. No i powodzenia, cwaniaczki. Co wy zrobicie teraz? Będzie przechlapane. A wreszcie nabrali odwagi. No prawie nam się dobrali do naszego kusznika. Mówiłem, tu jest dwóch. Witam. A, tylko że ty się ustawiłeś w złą stronę, kolego. Musimy to w miarę bez strat zrobić, bo zaraz się może pojawić druga banda. Jestem prawie pewien, że się pojawi.
Teraz będą naszego łucznika polować, zakładam. Wredny, a, że tu jest ktoś? Tak, zapomniałem, że tu jest. Spadaj, dziadu. I łubu-dubu. Muszą mieć te lekkie stopy, bo inaczej by aż tak szybko nie mieli możliwości z różnych stron się pojawiać. Tylko zostało. Ten będzie uciekał, czyli go tam powinni zaciukać. Takiego bliska spudłował. Starczy nam luchu. No. Jaki spryciarz. Zawsze coś żeśmy zdobyli, nie za wiele, ale zawsze coś. To wszystko? Tego się nie spodziewałem. Jak na te pieniądze, to bardzo proste zadanie było. Spodziewałem się, że naprawdę będzie gorzej. No drugie jest trzygwiazdkowe, to trochę mnie przeraża.
Chyba wezmę w ten sposób, chociaż... No, zobaczymy. I tak, ty jesteś młotkowym. I tak można żyć. Sprzedajmy to, co tu wypadło. Ciekawego. To jest niezłe w tej cenie. To jest bardzo dobra tarcza. W sumie 300 to nie jest jakiś wielki pieniądz. Zacznijmy pomału wymieniać te tarcze. Noś, żeby tu nie zaśmiecała. Jest takim rezerwowym. Jakby co? Ja nie chcę znów problemów z kasą, jak ostatnio mieliśmy. Jest tani, ale... Okej, kolejni przestępcy. Nasze zdrowie coraz lepiej. No, ten jeszcze ma tu problem z tymi żebrami. Ale poza tym wygląda nieźle. O, to jakaś baza. Kurde, ona wygląda tak dosyć podejrzanie. Nawet bardziej niż podejrzanie. Okej. Okay. Jest ich 7, to nie jest najgorzej. Zobaczymy, czy wylezą, czy będą strzelać. Chyba będą strzelać, czyli my musimy do nich wyleźć. Strzał mierzony. Dostał. Chyba to ich motywowało, chociaż nie bardzo. Tacy niepewni,
to byś... A, tędy, ty próbują. Zamblokujmy go tu. Mają przyzwoite pancerze niestety. Ale bo 70% się uchylił. Wow. Czekajcie. No tu się sami trochę blokujemy teraz. Tu będzie ciężko, on będzie się ostrzeliwał. Ma nawet strzał celowany. I się cofnę kroczek. Tu brzydko poszło. Tarcza w górę. To najprędzej go możemy przyblokować. Mogę tu wejść, to ciekawe. Jakim cudem on tak się przyznasz, przybija. A czasem nie rozumiem tych bitew. Tyle wam powiem. Dlatego trzeba tu przyblokować.
i drugi zginął. Wymieńmy się. A, bo to jest ich lider. Tu nic nie zdziałam. Może tu. Wreszcie kusza się przebiła przez jego obronę. No i nie wiem, uciekać czy próbować się bić? Ci na wyższych poziomach to jakoś sobie radzą, ale ci na niższych to po prostu giną. No i znów nic z tego. Czasem nawet łucznikowi coś wyjdzie. Jeden nie żyje, drugi ranny. Jak tu zrobić dobrą ekipę? Powiedzcie mi. Jak ciągle ktoś ginie nam. To trzeba koniecznie w jego przypadku. A może obronę? O, kolejna fajna tarcza. Poza niską inicjatywą jest nieźle. A wydawało się, że tak łatwo w sumie pójdzie.
Dobra, kupmy jedną taką. Musimy jednak to na bieżąco poprawiać. Naprawdę tylko ten jest ubrany tak jak powinien. Ten jest ubrany przyzwoicie i ten też. Może jeszcze to, no będzie bez pieniędzy. Ale dobra. No dobra. Tylko co dalej? Żeby się jakiś człowiek przydał. A nie, zostawmy te pieniądze, to są, i pójdziemy do innego miasta zobaczyć, jakie są zlecenia. No, fajnie byłoby jakieś potwory pokonać, tu wykraftować ten ostatni przedmiot. I zobaczymy, jakie byśmy mieli kolejne zadanie. 9. Bo na razie to on musi służyć tak naprawdę, bo nikogo innego nie mamy. Same ciężkie zadania. Tak, sprawdźmy go, zaś tak tani, że... zdecydowanie lepiej. Woda gwiazdki nie tam, gdzie powinny być, ale... zdecydowanie jest tu lepszy. Naprawdę dobry hełm. Dajmy go jemu. Ciężko powiedzieć, co bym ci mógł dać. My straciliśmy miecznika, możesz być nowym miecznikiem, tak szczerze mówiąc. O. Tylko tych mieczników trzeba mieć za dużo. Przydałby się ktoś do drugiego szeregu. To jest chyba lepsze. Zdecydowanie. A, bo to włócznik nam, kurde, zginął. A może mały młoteczek, prawda? Ten młoteczek się ostatnio w jego rękach, znaczy naszego wroga, okazał skuteczny. Też w cholerę zmęczenia daję.
róbmy. O. Nie wiem, jak długo przeżyję, oczywiście. Jeden rezerwista, ten się musi troszkę podkurować. W teorii on mógłby być za niego do czasu. W sumie też tak zróbmy. Cała reszta jakoś wygląda. No, chciałbym łucznika porządnego. No i oby on nie zginął, bo no... To byłby problem i jemu będziemy chyba jako następnemu kupować coś lepszego, jeżeli chodzi o zbroję. I co my tu jeszcze mamy na sprzedaż? Te skóry. Kiepska cena. Żarcie drogie, wszystko drogie. Nie, tu nie chcemy zabawiać, idziemy dalej. Chcemy zapłacić. Na razie budujemy lepsze relacje, więc zróbmy to. No to mnie martwi. Dobra, są prostsze zadania. Czy są tańsze narzędzia? Nie. Ale nie zmienia to faktu, że musimy jedne kupić. Okej, proste zadanie. To jest cały dzień drogi. No dobra, lecimy. Teraz gdybym spotkał tych bandytów, co ostatnio, to mnie zaatakował. Jak twoje zdrowie wolno się odnawia. No ale no teraz nie będziemy mieli tyle szczęścia. Zawsze się ich spotyka, kiedy nie jest się gotowym. Taka niestety prawda. Goblin Real, to są ci na wilkach, oni to strasznie długo będzie trwało. O! Zakładam, że stoczyli jakąś bitwę, a my ich teraz dobijemy. Zawsze ciut dodatkowego doświadczenia. Takie agresywne, chociaż nie mają do wyboru nic innego, muszą walczyć. Tak szczerze mówiąc. A ta tarcza jest niezła. Mieczyk też się spisuje. Hmm.
kolegę rzeźnik. Im więcej takich łatwych misji, no to tym więcej darmowego expa. A ten to w ogóle może spanikować, jak go tak dalej będziemy okrążać. Spanikował. Ale to nie zmienia faktu, że już jest po nim. W pewnych sytuacjach miecz się przydaje, nawet jakieś łupy były z nich, mięso. Czy ktoś awansował? Nikt, niestety. Te gobliny byśmy pokonali, ale znowu byłyby straty. To jest ich 9, ale są wilki. To nie wiem, co trzymać, a to sprzedawać. Więc to jest lepsze, Arming Sword czy Short Sword? Chyba ten jest lepszy. Niewiele, ale lepszy. Dobra, dajmy Hagenowi, bo on jest jednym z naszych lepszych ludzi. Też powinien mieć lepszą zbroję, no ale trudno. Ponieważ tutaj te skóry mają lepszą cenę. Tak. Może być. Kolejne łatwe zadanie. Łatwe, no ale też... To jest tu. Znałem się, czy najbardziej się nie opłacałoby przez góry przejść. Czyli tu, przez góry i tam. Chyba tak będzie najszybciej. Tu kupimy nowe zaopatrzenie. Musimy chwilę poczekać. Ale dobre ceny. To już mniej dobre. Korci mi jeden pies bojowy. Na czarną godzinę niech sobie jest. Na flance w sumie może być. No i teraz przeprawa przez pasmo górskie. Nic się nie stało. Ominmy bagienką. I cała naprzód. I tysiaczek wpadnie za nic prawie. Tak to można żyć. Abyśmy z 50 tysięcy potrzebowali, żeby wszystko ogarnąć. Sprawdźmy go, tak po prostu będziemy przeglądać, kto jest do czego.
nie podoba mi się. Zawsze będzie miał problemy z moralem. Inicjatywa tragiczna, no ale to trudno. Weźmy to dwugwiazdkowe. Jakieś zwierzaki. O. To może być to. Znów noc. To dużo pająków. Wolałbym z nimi walczyć na bardziej równym terenie. Kurde, to może się źle skończyć. Ale to oni pod górkę idą. Na razie czekamy. Ilości są straszne. Raczej bez strat, chociaż zobaczymy. Nie ma co panikować, zobaczymy jak to będzie szło. Czekaj. Tylko możemy skończyć. Musielibyśmy trafić. Tak, i tarcza w górę. Dobra, trochę je zastraszamy. Nie powiem. Ja trochę liczę, że mi się same przeszkadzać przy tej ilości. I trochę tak jest, bo tu będą musiały iść pod górkę, te trzy co polazły na flankę. Tu już się komplikuje.
damage jest przyzwoity nasz. Na nich. Skoro sobie zablokowałem trochę drogę, zróbmy w ten sposób. Trzy tury trucizny. I tu to samo. Okej, musiałbym... Nie, no trzeba ich bić. Oczywiście się nie udało. I zdobywamy teren. Dobra. Jeszcze nie wszystko. A, nas tam obstawili. Czyli łucznik może teraz pójść do piachu w tej sytuacji. Tego on może załatwić. Spróbujmy jego. Nie. Nie mieliśmy szczęścia. Kurde, pechową. Musimy się stąd wynosić. I tak nie wiem, czy on przeżyje, ale powinien przeżyć. Niestety wyłażą nowe ciągle gdzieś z dziur. Jak to pająki. Skończmy jego. Oczywiście się nie udało. Ten panikuje, czyli tego by trzeba było dodźgać.
Jeszcze Ture będzie cierpiał. Ale chyba chcemy go dobić. Kończ wstydu oszczędź. Jesteś dość mocno schorowany. Zajmij się odplątywaniem kolegów wobec tego. Nam nie starczy ruchu. Nie, no tu musimy iść. Pytanie, czy to jest w ogóle to, co my mieliśmy zabić, bo mam coś wrażenie, że to może nie być to. Chodźcie do kolegów. Nie możesz odplątać? Tak prosto z tego wniosek. Ale złupić pająka po plecach daliśmy radę. Ale chyba już odgłosiły odwrót. Nie ma co ryzykować trafienia swoich. Czasem nie tak prosto się wyplątać z tego. No, tu bliżej. Eleganckie trafienie. Nie, patrzcie, ostatni gnojek się tam trzyma na oparach życia. Tak, już uciekają. Długa, ciężka bitwa, ale nikogo nie straciliśmy. Nawet nie puszczaliśmy psa, nie będę ich gonił, bo to trochę się mija z celem.
Dobrze, nagroda jest, teraz przydałoby się tylko znaleźć pana, który coś nam wykraftuje i będziemy mieli wszystko na cymuś. Dobra, ale póki co kończymy odcinek. Napijmy się jeszcze z okazji sukcesów. I to tyle. Pozdrawiam i do zobaczenia.